Cześć. Dzisiaj pokażę, co zrobić, gdy piła nie wchodzi na obroty. Nie będę jej teraz odpalał, nie będę hałasował, musicie mi uwierzyć na słowo. Dusi się, nie ma siły ciąć. Pierwsze co, w takim przypadku sprawdzamy filtr paliwa. W tym celu trzeba wyciągnąć wężyk. Jak widzę taki filtr paliwa, to jestem na 80% przekonany, że jest brudny gaźnik. Te filtry mają tyle wspólnego z filtrowaniem, co nieważne. Od razu go wywalimy. Jest jeszcze drugi typ filtrów. Takie filcowe. One znowu się zapychają paliwem. Nie muszą być brudne, często są niedrożne. A najbardziej polecam te filtry. Tak, podamy nowy filtr i rzucamy go do zbiornika. Dobra, zakręcamy. I wyciągamy gaźnik. Żeby wykręcić gaźnik, trzeba odkręcić jego podstawę. Tutaj są dwie śruby. Odpinamy podciśnienie. Przewód paliwa. Ściągamy delikatnie. Po ściągnięciu dobrze jest go czymś zatkać, bo tam jest ciśnienie i może lecieć paliwo. O. Dlatego go od razu zatykamy. No i mamy wyciągnięty gaźnik. Sitko w gaźniku znajduje się od góry. Tutaj od dołu są membrany. Tutaj w tym sitku zbiera się brud i to są najczęstsze przyczyny niewchodzenia na obroty. Teraz co? Najlepiej wymyć to wszystko zmywaczem do gaźników lub innym cleanerem. Najlepiej sprężarką to wszystko wydmuchać. Ja swój gaźnik już wymyłem. Wydmuchałem, czysty, można skręcać. Są przypadki, że niekiedy tak się zabrudzi, zaklei paliwem, olejem z paliwa, że po prostu po wyczyszczeniu i założeniu nadal mogą być te problemy.
Można taki gaźnik wrzucić do myjki ultradźwiękowej i jeszcze wymyć, ale nie wiem, czy jest sens, jeżeli nowy gaźnik kosztuje 50 zł, więc jeżeli po czyszczeniu nie ruszy, można założyć nowy gaźnik. I teraz zakładamy. Naciągnę do gazu. Przewód paliwowy. Podciśnienie. Przy skręcaniu uważać na ten miedzianek, o-ring czy wkładkę w kolektor ssący, żeby nie wypadła. Jeszcze jedna ważna rzecz przy składaniu. Tu przykręcamy podstawę gaźnika. Celuję, dobra. Zwrócić uwagę, żeby przewód paliwa między podstawę a gaźnik się nie dostał. Bo wtedy w chwili dokręcania przetniemy przewód paliwa. Przyłapujemy. Można dociągnąć jeszcze szczuciem. A już mam wkrało wkrętarką, to robię dobrze. Dźwignia ssania. I sprawdzimy. Odpalić gaśnie, wyłączamy ssanie.